Cześć wszystkim. Znajdujemy się na łowisku karpiowym Chałowice, stanowisko numer 1. Zasiadka świąteczna co prawda, ale akurat tak żeśmy ustalili, nie wybieramy się nigdzie. Postanowiliśmy spędzić troszeczkę czasu. Ciśnienie z ponad 1000 spadło do 980 z groszem. Jest bardzo duży spadek ciśnienia. Nie mamy niestety na tą chwilę ryby, jesteśmy po dniu i po nocy. Ale będziemy się starali coś tam jeszcze wydubać. Zmiana zestawów teraz. Przemek tam z tyłu za plecami zwija wszystko, szykuje do wywózki. Ja tutaj troszeczkę wcześniej siadłem, łowię ze skarpy wyższej. Także staramy się wydubać jakąś rybę i ewentualnie może uda się coś pokazać Wam, że jest. Do zasiadki wykorzystujemy przyczepę kempingową, która jest dostępna tylko i wyłącznie na tym stanowisku, więc można z niej korzystać w te zimne dni. Jest rewelacyjna z ogrzewaniem gazowym. No i zobaczymy. Zobaczymy, co tu będzie się działo. Jeśli chodzi o wędki, trzy kijki ustawione na trzech różnych głębokościach. Staramy się ryby znaleźć w miejscach stosunkowo głębokich. Wybieramy dołki. Aczkolwiek Przemek teraz stwierdził, że będziemy stawiali troszeczkę na płytszej wodzie. Przemek stara się wywieźć tam w stronę tego domu i do rogu tam zbiornika, tutaj jak drzewa są. Tam jest troszeczkę płycej, tam jest w granicach 2 metrów, półtora może. I tam Przemek będzie starał się wywieźć zestawy i złowić. No, za chwilę pokażę Wam to, o czym mówiłem w poście, który zamieściłem. Zamówiłem, zrobiłem sobie taki prezent. Zawsze łowiłem na sprawdzone kulki, zawsze miałem swoje kulki. Gdzieś, które były przetestowane na zimnych porach roku, stwierdziłem, że jednak trzeba coś zmienić. Zainwestowałem w nowy towar, towar od firmy Meus. Przysłali mi oczywiście w niewielkie rozmiary, bo o tej porze roku nie chciałem szaleć. 16-15 mm, 12 mm pop-upy w kilku śmierdzących smakach. Squid, krill, white worm. Także tutaj można zobaczyć, pokażę jak to wygląda. Do tego zamówiłem bostery i zalewajki. Jeśli chodzi o duże pojemniki, to są pojemniki jednolitrowe. I powiem Wam, że jestem niesamowicie miło zaskoczony. A może uda się pokazać zaraz na filmie, jak to wygląda. Bo po odkręceniu konsystencja była naprawdę bardzo gęsta. Cena nie jest wygórowana, bo zapłaciłem chyba 39 zł za butelkę litrową. Nafaszerowane białymi robakami, akurat te white wormy. Nafaszerowane białymi robakami, te robaki elegancko opadają do dna. To wszystko okleja bardzo dobrze przynęty. A jeszcze dodatkowo zamówiłem sobie u nich takie przynęty haczykowe. I te przynęty haczykowe są już bardzo mocno oklejone w takiej powłoce, jakby w otulinie. Ta otulina już sama w sobie bardzo ładnie pracuje, a jeszcze dodatkowo kulka, no po nocy wszystkie kulki, mimo, no może nie aż tak bardzo zimnej wody, ale zimnej, wszystkie kulki były mięciutkie, bardzo ładnie pracowały, oddawały zapachy, więc zobaczymy, no zobaczymy, to nie jest to pierwsza i ostatnia zasiadka, więc będę chciał przetestować. Tam tych kulek troszeczkę jest, parę kilogramów, więc można będzie po prostu trochę podnęcić, trochę postawić. No jeszcze w tym roku może uda się jedną, dwie zasiadki załatwić. Z tego może jedno trafi się na wodzie PZW, ale to zobaczymy. Na tą chwilę staramy się zrobić z tego najwięcej jak się da. Przemek tam się krząta. No i zobaczymy. No. Pokażę Wam z ciekawości, bo wiele osób do mnie dzwoniło w międzyczasie i pytało się, a tego kupiłeś te kulki z Meusa, jak one wyglądają, jak łowią. No nie wiem, pierwszy raz jakby kupiłem, tak? Natomiast mogę powiedzieć coś o nich, jak wyglądają, tak? Jak się zachowują w wodzie, na przykład, nie wiem, po dniu, po nocy, w zimnej wodzie. Jak pracują otoczki, te otuliny, które są. No i tyle chyba w sumie. Do zobaczenia za chwilę. Słuchajcie, więc tak. To, co sobie zamówiłem z firmy Meus na, no, można powiedzieć, jesień, wiosnę. No, chciałem zobaczyć naprawdę z ciekawości i jak to wygląda. To jest tak. Kulki proteinowe z tej serii Challenge. White Worm, 16 mm, bardzo fajne, nafaszerowane robakami białymi. Później Wam pokażę, jak to wygląda na włosie. One są w otoczce.
to co mówiłem też, do tego sobie wziąłem, kupiłem haczykówki. Te haczykówki, one mają 18 mm, ale one są dużo większe ze względu na to, że one po prostu są w tej otoczce takiej i ta otoczka to nie jest taka otoczka, że wrzuca się do wody i spada, tylko no, ona się naprawdę dosyć sporo utrzymuje. Nawet w takiej zimnej wodzie to nawet kilkanaście godzin potrafi pracować, także bardzo fajnie. Tu są gdzieś, wziąłem, no są cztery smaki. Tutaj są ostre przyprawy i powiem wam, że no, no naprawdę masakra, jeśli chodzi o ostre przyprawy. Bardzo fajnie otoczone, tak to wygląda. Zobaczymy, no. Będziemy też zarybiać łowisko, więc będziemy mieli też okazję jeszcze sprawdzić, jak reagują na te świeże ryby, takie, które są, będą wpuszczone. Plus to, co sobie jeszcze dodatkowo wychodzi ze starych ryb. Dodatkowo do tego poprosiłem chłopaków, żeby mi spakowali i to wysyłali mi naprawdę. Wysyłali mi to na 48 godzin przed świętem, więc nie liczyłem, że dojdzie, no ale udało się, doszło. Tak jak mówiłem, małe popapy. Popapy white wormy. One są też w białej takiej otoczce, widać. Bardzo ładnie pracują. Wszystko ma te daty swoje ważności, przydatności, tak jak powinny być, więc tu nie ma problemu. Wziąłem kilka takich smaków podstawowych. Pomarańcza, makrela, białe robaki, pikantna kiełbasa. To wszystko są popapy. One mają 12 mm. Dodatkowo sobie wziąłem ostre. Chciałem, one są dosyć fluo, ale to są, to jest King Space. To są naprawdę ostre takie przyprawy. Bardzo ostre. Bardzo intensywne, jeśli chodzi o zapach, więc podejrzewam, że jak mrozy przyjdą pierwsze, to będę testował na pewno. Coś tutaj jeszcze jest takiego. Aha. Kałamarnica, ośmiornica. No i z takich klasyków wziąłem kryla. I chyba klasycznie najładniej, tak mi się wydaje, że ten kryl pachnie, jeśli chodzi o popapy. Do tego są dosyć gęste takie bostery. Kałamarnica, ośmiornica. Pomarańcza, też makrela. Jest krylowy. I tak jak mówiłem, ten kryl, no zapach ma, nie, ten boster po otwarciu zarówno mnie, jak i Przemkowi podobał się najbardziej, jeśli chodzi o bostery. I pikantna kiełbasa. Może ze względu na to, że po prostu na tą pikantną kiełbasę czy coś nie łowiliśmy ryb, tak jak niektórzy gdzieś tam w Czechach, czy gdzieś sobie testują i sobie łowią te ryby. Dodatkowo do tej serii zamówiłem, i to chciałem sobie już wcześniej zrobić, one są oczywiście pełne. W sensie jak przychodzą, no są załadowane do końca te zbiorniki, praktycznie no, pełniusieńkie. Nie można nawet nimi praktycznie mieszać, bo jest ciężko, jak jest bardzo zimno, bo się robią naprawdę gęste. Ale kupiłem sobie takie liquidy White Worm. Spróbuję wam odkręcić, pokazać, jak to wygląda. Już na pierwszy rzut oka widać robaki. Już nawet nie w pokrywce, ale tutaj na ściance. Tu są malutkie robaczki. Zobaczcie w środku. Patrzcie. Patrzcie, jak gęsty. Jak nafaszerowany robakami. Nie wiem, jaki tam jest skład, co tam w nim jest. Ale okleja bardzo ładnie przynęty. Bardzo ładnie pracuje. I no i naprawdę tego jest bardzo dużo, nie? Te robaki praktycznie są wszędzie. Wiadomo, że trzeba byłoby to zamieszać, czy coś z tym zrobić, żeby można było używać tego. I te robaki toną w wodzie. To nie jest tak, że one, bo ja też się zastanawiałem nad tym, czy jak wrzucę wszystkie przynęty, swoje kulki, ziarna, cokolwiek do wody i te robaki będą na tych przynętach oklejone, to czy one będą pływały po powierzchni zbiornika, czy utoną. I okazało się, że wszystkie toną, tak? Tak to wygląda. Z takich klasyków jesiennych pewnie, na które jakby łowię od lat, ale z tej firmy pierwszy raz, no to są ostre przyprawy, tak? Tu się nazywają King Space. Ostre przyprawy, oczywiście również tam załadowane zawsze tam było do pełna. Ja przez dobę zalewając tam trochę kulek, ziarna, pelety zużyłem tak naprawdę no tyle, no to
można powiedzieć, że jest całkiem przyzwoicie. Czekajcie, odkręcę. Tak to wygląda. I tutaj też jest, no przynajmniej dla mnie, bo ci co znają może firmę, to tam coś tam wiedzą, ale dla mnie jest też zaskoczenie, zobaczcie. Tu jest pełno ostrych przypraw, pełno jakichś przypraw innych. Tu są ziarna papryczek, chili bądź jakichś innych, nie wiem, nie jestem znawcą kuchni, musiałaby się Dagmara wypowiedzieć na ten temat, żeby cokolwiek z tym zrobić. Natomiast no jest również gęste, jest również nafaszerowane tymi przyprawami, więc dosyć fajnie to wygląda. Teraz jeszcze jedna rzecz. Aha, i Przemka ulubiony. Jak zobaczył tego greenshota, to jest takie, można powiedzieć, że to nie wiem, jakieś skorupiaki czy coś w tym stylu, ale jak zobaczył Przemek tego greenshota, powiedział, że to jest jego numer jeden. No każdy ma jakieś swoje ulubione przekonania i tak dalej. Chociaż firmy, tak jak mówię, no nie znam ani Przemek, ani ja. Bardzo fajny zapach. Konsystencja również gęsta. Nie ma już tutaj tyle tego wszystkiego w środku unoszącego się, ale tylko i wyłącznie z jednego powodu. Zobaczcie. Po prostu trzeba to wszystko wymieszać. To wszystko trzeba wstrząsnąć, wymieszać. To jest wszystko. To wszystko w środku jest. Tak samo, tylko są inne składniki, które po prostu w masie tej zalewy no osadzają się na dnie, więc trzeba po prostu bardzo mocno wstrząsnąć albo czymś wymieszać wręcz, ale zalewa również jest gęsta. No i zapach jest po prostu obłędny. Jest naprawdę taki skorupiakowy i to bardzo przyjemnie skorupiakowy. Nie jest jakiś taki zapach chemiczny. Także tak to wygląda. O, zakręcimy. Także to są takie rzeczy, które chciałem sprawdzić. No i jeszcze zostały kuleczki. Także kuleczki za chwilkę Wam pokażę, tylko muszę do pudełeczka się dostać. Wracam po krótkiej chwili, otworzyłem pudełeczko. Tak jak powiedziałem, no jest to najwyższa niby ta seria, jakaś tam challenge. Kulki kosztują 49, około 49 zł, ale naprawdę są ciekawe. I po pierwsze, jakbyście zauważyli opakowanie z tych kulek, jakbyście nie brali, on po prostu stoi, tak? Ustawiacie sobie gdzieś tam, nie wiem, na stole potrzebujecie coś ustawić, ono się nie przewraca, nie wysypuje, nawet jak jest otwarte, to ono cały czas stoi. Nie ma sytuacji takiej, że się coś przewraca. Ja tutaj mam niewielki rozmiar. Wyjmuję kulki, które po przełamaniu w środku mają też również bardzo dużo robaków w całości. Tu są w środku, to jest otulina, otoczka taka. Weźmiemy tak, zgnieciemy trochę. To schodzi. W środku kulka, patrzcie. Jakieś ziarenka, jakieś robaczki, żywiątka. Więc i nie jest, a i kulka jest w wersji, zobaczcie jak ona pracuje, jest taka, nie jest twarda, jest miękka, o, robak wypadł cały, patrzcie, taki cyrk. Byłem też miło zaskoczony, nie spodziewałem się, no pierwszy raz kontakt miałem z firmą przez przypadek na zawodach na Wygoninie, więc oglądałem tam truskawkowe smaki, bardzo mi się podobały i stwierdziłem, że kiedyś spróbuję. Zobaczcie, jak to wygląda. Seria tych kulek w wersji challenge to jest soft, czyli one są, nie są utwardzane. Jest jeszcze wersja hard i tam w tej wersji hard one są utwardzane, ale powiem Wam tak. Wersja hard to nie jest wersja betonowych kulek, bo również ją mam. Tylko nie otwierałem po prostu opakowania, bo nie było potrzeby o tej porze roku. Ale przez opakowanie one też bez problemu się zgniatały. Były twardsze od tych kulek, ale nie były betonowe. Czyli podejrzewam, że jak będzie cieplejsza woda, bez problemu będą pracowały. Tutaj jest, widzicie, patrzcie, o jest. Jest jakiś robaczek. Cały taki gruby, duży robak. Biały, wygląda jak biały robak. Zresztą nazwa White Worm. Tak to wygląda. Do tego tutaj sobie pozostawiłem taki jeden haczyk. Kolega mi przysyła takie haczyczki, bardzo fajne.
Takie zestawy sobie robię, no to jest akurat na miękkiej plecionce, robię je również ze sztywnej plecionki, zdejmuję tylko tą część tutaj, fragmencik, żeby było miękko. Kuleczka tonąca, mały pop-up, dwie kuleczki tonące. Ewentualnie można zrobić z krótszym włosem, dać jakieś ziarenko, orzech tygrysi czy coś w tym stylu. Także tak to wygląda w pudełku. To się nie da zobaczyć, bo jest ciemne, ale tych kulek jest tam. I też mają bardzo przyjemny zapach. To nie są skiśnięte jakieś robaki, nie jest jakiś zapach takich skiśniętych robaków, tylko one taki mają przyjemny mięsny, taki robaczny posmak, taki, no, taki zapach. Chociaż próbowałem, zalew też próbowałem tam gdzieś na język i są, pomimo pikantności, są stosunkowo słodkie, więc podejrzewam, że nie są jakoś bardzo słodkie. Podejrzewam, że ta baza jest też robiona gdzieś na tej zasadzie. Natomiast to dobrze, bo jedne z najlepszych zalew, które kiedyś miałem, to na przykład był Squid Octopus i był oparty na bazie środka słodkiego, czyli nie kulka, nie mówię o kulce teraz, tylko mówię o zalewie, która była zalewą śmierdzącą, ale o smaku lekko, lekko słodkim. I tutaj chyba mi się wydaje, że jest podobnie, aczkolwiek ostra jest. Ta King Space jest masakrycznie ostry zapach, jeśli chodzi o te kulki. Także no, jeżeli mi się uda cokolwiek złowić, to będę mógł powiedzieć. Natomiast no, jak to się mówi, nie można po jednym dniu czy po jednym zasiadce nie można powiedzieć, że coś jest złe albo coś jest niedobre, bo trzeba wziąć pod uwagę choćby to, co teraz się dzieje, że ciśnienie no, drastycznie spada, tak? Jest bardzo niskie i naprawdę jest bardzo ciężko o rybę. Znajomi do mnie dzwonią z innych zbiorników, też mają problem z złapaniem jakiegoś karpia, tak? Może gdzieś na północy kraju te ryby troszeczkę inaczej się zachowują. Natomiast u nas no, jest jak jest. Plusem dla wszystkich wędkarzy może być to, że będziemy starali się jeszcze dodatkowo przed zakończeniem tego roku wpuścić jakieś świeże ryby i wtedy będziemy mogli też, jakby, jeśli woda pozwoli i nie zamarznie zbiornik, będziemy mogli skonfrontować przynęty z no, takimi rybami, no wiadomo, no, takimi, które nie były jeszcze kute i są trochę głupie, tak? Te, które są w zbiorniku, one są bardziej mądre i one po prostu potrafią omijać albo reagują bardziej na ciśnienie i po prostu przeczekają i pobierają pokarm kiedy indziej. Aha, otworzę Wam jeszcze tylko szybko, jak wyglądają te przynęty. To są kulki hakowe. Ona ma w granicach 24 mm, w środku jest 18 mm kulka. No, może 22. W środku jest 18 mm kulka. Bardzo mocno pachnąca. A jeden smak zamówiłem, taki jest słodki. I to mnie bardzo zdziwiło. Pokażę Wam dlaczego. Zobaczcie. Oczywiście to też jest otoczka z zewnątrz. Kulka znajduje się w środku. Ale ta otoczka nie schodzi nie wiem, w 5 minut po wrzuceniu do wody, tylko ona się rozkłada przez jakiś czas. To jest kulka też hakowa. Ta jest akurat jedyna jakaś taka słodka, sweet dream, o. A zapach jest taki jak maliny z owocami leśnymi. Naprawdę ciężko jest powiedzieć, co to jest. Jaki to jest zapach, ale bardzo przyjemnie wygląda. I na pewno jest słodka. Także zobaczymy, co się będzie działo. No, pozostałe, tak jak mówiłem, ten white wormy, no to one są też w gęstej otulinie. A jeszcze te green shoty, czyli te tak jakby skorupiaki, tak? Wam jeszcze pokażę. Coś takiego. O. To są też kulki w otulinie. O, tak to wygląda. I to odpada. Pomału rozpuszcza się. Pod spodem kulka też pracuje, bo wody dostaje. Ona też pod spodem nie jest twarda, betonowa, tylko jest miękka i ona cały czas pracuje dalej. Po nocy pachniały cały czas. Także tak to wygląda. No i te ostatnie. White wormy są całkowicie inaczej wyglądają. Mają inną otoczkę. Zupełnie inną otoczkę. Mają taką, jakby były pastą pokryte,
Ale to dalej nie jest twarda otoczka, w sumie taka betonowa, tylko ona normalnie pracuje, ale wygląda to już tak, że jest bardziej gdzieś tłusta, bardziej mięsna, bardziej rybna. Coś takiego. No i zapach też jest taki, no jak robaki, tak. Także tak to wygląda. Cztery takie na próbę. Parę bosterów, żeby zobaczyć z ciekawości. Te ceny też nie są jakieś strasznie duże, więc nie ma problemu. Lepsze jakieś kulki, żeby zobaczyć, jak pracuje ta seria najwyższa. No i zobaczymy, co to się będzie działo. Jak będzie coś, to dam wam znać. Przemek sobie łowi na swoje kulki. Ja zrezygnowałem na tą chwilę do końca roku. Powiedziałem, że chcę spróbować na nowe. Wiosnę zacznę też z nowymi kulkami. A jeżeli będzie się coś działo, no to wtedy będę dam znać w filmie, jak to wygląda i jak się, jakie były brania, czy ewentualnie jak się ryby zachowywały. Także jeśli chodzi o te przynęty, to tak to wygląda. Dzięki śliczne. To mu obiecałem, że powiem, co zamówiłem. To jest ta niespodzianka super. Naprawdę jestem bardzo mile zaskoczony. Myślałem, że będzie tak, jak to się zdarza na naszym rynku, ale jest naprawdę bardzo dobrze. Jestem mile zaskoczony.